Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a 2 razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonach Artur Dubiel Na Celowniku oraz Piotr Herman, szpiegul.pl oraz OSS Okiem Służb Specjalnych. Serdecznie witamy w 13. wydaniu cyklu. Piątek 13. Dzisiaj piątek. Pięknie. Ale chodziło oczywiście o cykl Smutni Panowie Dwaj w ramach podcastu Na Celowniku i współpracy oczywiście z Piotrem. Piotrze. Jestem, tak. Tak, obiecaliśmy ostatnio, zdaje się, naszym słuchaczom, że porozmawiamy tak naprawdę o warsztacie służb specjalnych, no bo cały czas te wszystkie niejawne, czy jak to się w mediach ładnie mówi, tajne czynności, no wiadomo, tajemnica człowieka przyciąga, ale jak to zwykle bywa, nasze plany wzięły w łeb. Lekko tak, lekko wzięły. Znaczy nie tyle w łeb, co po prostu pojawiło się coś ciekawego, nie? Ale to twoja wina. Moja wina. Twoja, bo ty mi to przysłałeś. Przyznaję. Co mi przysłałeś? Chwal się, opowiadaj. Rand na początku tego miesiąca, dokładnie opublikował to 2 kwietnia, zrobił kolejny, Rand Corporation opublikował kolejny raport z cyklu nowych technologii. Tym razem to było Emerging Technology and Risk Analysis, czyli nowa technologia i analiza ryzyka, i w tym wypadku chodzi o sztuczną inteligencję i infrastrukturę krytyczną. Ja może w trzech słowach tylko powiem, co jest takiego ciekawego, bo od tego nam się zaczęła dyskusja, o której powiedzieliśmy, że może przy mikrofonie o tym porozmawiamy. Ja podam takie kluczowe wnioski może z tego raportu, jeśli pozwolisz. Po pierwsze, sztuczna inteligencja to technologia informacyjna, która prawdopodobnie zostanie wdrożona w całym społeczeństwie, w tym w infrastrukturze krytycznej. Sztuczna inteligencja po prostu wchodzi nam już wszędzie, absolutnie wszędzie. Dziedzina sztucznej inteligencji obejmuje wiele technologii, które zostaną włączone do systemów sztucznej inteligencji, gdy tylko staną się dostępne. To właśnie przed chwilą powiedziałem. I może jedno takie zdanie, jeden wniosek, żeby było wiadomo, to są wnioski z tego raportu. Na sztuczną inteligencję prawdopodobnie będzie wpływać wiele tych samych czynników, co inne technologie ery informacyjnej, takich jak cyberbezpieczeństwo, ochrona własności intelektualnej, zapewnianie ochrony kluczowych danych oraz ochrona zastrzeżonych metod i procesów. No i tutaj mnie się wydało w pierwszym momencie i dalej mi się tak wydaje, że są to rzeczy takie jasne, proste, wiadome, a z ich istnienia ludzie nie zdają sobie sprawy, także ludzie zaangażowani w bezpieczeństwo przede wszystkim, bo to nas chyba najbardziej interesuje, prawda? No Piotrze, ja się bardzo cieszę, bo tak jak chyba ostatnio sobie zaznaczaliśmy, zaczęliśmy przynajmniej teoretycznie trochę uciekać od tych tematów z bezpieczeństwa, chociaż wcale tak nie jest, i zwłaszcza od służb specjalnych, a też wcale tak nie jest. I właśnie jeden z tych wniosków tak naprawdę mi podesłałeś, tak? Zaznaczyłeś mi to dość wyraźnie o tych wyzwaniach, zagrożeniach de facto dla sztucznej inteligencji, że będą te same czy podobne, tożsame z tymi, które atakują technologię dzisiaj. No i jak się trochę chyba okazało, no to wnioski w sumie w pewien sposób mamy różne i reprezentujemy chyba trochę różne punkty widzenia, a przynajmniej postaraliśmy się, aby na potrzeby też tej rozmowy przyjąć jakby 2 różne, a nazwijmy to światopoglądami. Pewno tak, pewno są różne, dlatego że ja uważam, że to jest w ogóle sztuczna inteligencja i to, jak ona wkracza we wszystkie dziedziny, które nas otaczają, ona ma ogromny związek, to jest może takie masło maślane, ale może za chwilę wyjaśnię, ogromny związek ze zmianami społecznymi, które następują i które uważam, że muszą nastąpić. Najbardziej zmiany, które nas czekają, moim zdaniem są ogromne i nijak się nawet mają do zmian, które przyniosła na przykład rewolucja przemysłowa, tak? I oczywiście, żebyś mnie zrozumiał, ja nie mam na myśli tylko sztucznej inteligencji, bo to jest jeden z elementów tej rewolucji informacyjnej, z którą mamy do czynienia, rewolucji wiedzy, tak? I teraz chodzi mi o to, że jak była rewolucja przemysłowa, ona przyniosła taką zmianę, że powstała taka, będę mówił słowami, terminami marksistowskimi, klasa robotnicza, tak? Powstała grupa pracownicza, pracowników, bo do dzisiaj mamy pracowników. I ta grupa spowodowała, że to, co z niewielkim, oczywiście takim dwustuletnim, mniej więcej dwustuletnią przerwą miało miejsce w starożytności, czyli demokracja, że zostało złamane całkowicie system, który w Europie, w ogóle na świecie, znaczy cywilizowanym świecie funkcjonował wówczas, czyli został złamany feudalizm, zostało złamane monarchie. To wymusiło państwa współczesne, czyli państwa narodowe, a my jesteśmy w tej chwili świadkami prób likwidacji tego stanu rzeczy. I te próby nie wynikają tylko i wyłącznie z tego, że ktoś sobie tak ubzdurał, tylko z tego, że mamy do czynienia z potężną rewolucją. Ja mam nadzieję, że ja powiedziałem to wszystko jasne, co ja chciałem powiedzieć. Ponieważ tak jak świat, który był światem naszych dziadków, pradziadków, padł całkowicie. Pierwsza i druga wojna światowa, a w zasadzie jedna wielka, duża wojna z przerwą 20-letnią na brak działań wojennych, bo ona była wynikiem właśnie tych zmian rewolucji przemysłowej. Ona stworzyła zupełnie nowe społeczeństwo, inaczej myślące. Ona stworzyła demokrację jako taką. I w chwili obecnej ta demokracja stoi na rozdrożu. Nie ona sama, tylko właśnie rozwój technologiczny powoduje, że albo możemy mieć demokrację uczestniczącą każdego z nas w każdej chwili stanowienia prawa, realizacji prawa, bo takie możliwości da nam 6G, 7G, 8, 215G. Że w każdej chwili możemy wpływać przez naszych przedstawicieli, a kto wie, może się okaże, że w ogóle przedstawiciele będą niepotrzebni, czyli po naszemu Sejm, Senat i tak dalej, a to będzie wszystko załatwiane kliknięciem myszki, jeżeli myszki w ogóle jeszcze będą istniały. Albo mamy do czynienia z tym, że wrócimy do innej formy feudalizmu, monarchii, imperium, w ten sposób. Temu właśnie moim zdaniem służy to, o czym ostatnio rozmawialiśmy, czyli systemy oceny społecznej, kredytu społecznego. Ja tylko przypomnę i zapraszam do ostatniego odcinka, że tam mówiliśmy, akurat w ostatnim odcinku mniej mówiliśmy o systemie tym indywidualnym, który dotyczy człowieka, a więcej mówiliśmy o tym, co dotyczy korporacji, bo to jest właśnie bardzo istotne. No Piotrze, tak naprawdę nasza dzisiejsza rozmowa w pewien sposób, mimo że trochę nieplanowana, bo plan był inny, ale jednak zdecydowanie wynika z naszej ostatniej rozmowy i to, co powiedziałeś, może potraktujmy jako trochę słowo wstępu i zróbmy mały eksperyment. Proponuję trochę odwrócić naszą dzisiejszą dyskusję i wskazać, że jesteś zwolennikiem teorii, że państwo musi przejąć pewne rzeczy od korporacji, a Zachód, trochę jak Chiny, przyjmie podobną formę opartą właśnie na systemie kredytu społecznego. A ja znowu ze swojej strony chyba będę trzymał się argumentów, że niekoniecznie musi tak być i że może jednak to korporacje będą przejmować coraz większą rolę, a Zachód wcale w tę stronę chińskiego modelu pójść nie musi. Czy tak możemy przyjąć, że stoimy sobie po dwóch stronach? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, to właśnie o to chodzi. Dobrze, to bardzo, bardzo się cieszę i myślę, że pierwsza w ogóle taka myśl, jaka mi przyszła, kiedy przysłałeś mi raport i zaznaczyłeś mi sam, sugerując być może jak mam myśleć. Nie, żartuję sobie oczywiście teraz, ale pierwsza myśl, jaka mnie naszła, to było to, że w sumie ta sztuczna inteligencja, tak, mając te wszystkie wyzwania, które de facto są dzisiaj, no tak naprawdę, i to jest ciekawe, to też, nie wiem, może trochę forma paradoksu, ale pewnie nie pierwsza, jeśli chodzi o rzeczy, nazwijmy to nowe. Ona sama będzie się łamać, sama się będzie hakować, sama się będzie zabezpieczać, sama te zabezpieczenia przełamywać. W sumie może się okazać, że w tym cyrku nie do końca będziemy jej potrzebni. Tak może być. Tak może być. Widzisz, najlepsze w tym wszystkim jest, no troszeczkę oczywiście znowuż odbijamy w bogi z rozmową, ale to wynika z tego, że czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, ta technologia jest nam niezbędna albo zrobiła się tak niezbędna jak oddychanie. Dzisiaj nie posiadając przy sobie telefonu komórkowego, smartfona, czyli takiego małego mikrokomputera z kartą SIM, nie jesteśmy w stanie bardzo wielu rzeczy załatwić. Po prostu się nie da. To już jest tak skonstruowane. No weźmy chociażby usługi bankowe, tak? No po prostu nie. To ja nawet bym powiedział, że to nie takie małe urządzenie, bo zdaje się, że już 40 razy, a nawet więcej jest silniejszy ten komputer, który mamy w kieszeni od tego, który wysłał człowieka na Księżyc, a i też żadna ciekawostka, karta SIM do tego jest niepotrzebna, bo masz to w formie oprogramowania jako eSIM, nie? Więc tutaj no to wszystko, mówiąc mocno kolokwialnie, zasuwa każdego dnia i powiem szczerze, czekam na ten dzień, kiedy się rano obudzę i się okaże, że od dzisiaj już jest trochę inaczej. Albo nawet więcej niż trochę, bo tego trochę się mogłem spodziewać, a to jednak przerosło gdzieś pewne oczekiwania i abstrahuję teraz oczywiście od pozytywów czy negatywów, ale ważna rzecz, która też się w tym wszystkim pojawia, bo przed chwilą powiedziałem, że w sumie trochę tej sztucznej inteligencji możemy nie być do niczego potrzebni, no to wydaje się, że nie wiem, może nie podzielasz mojego poglądu, ale to, czym się pochwalił ostatnio Musk, tak, czyli wszczepieniem tego chipu do ludzkiego mózgu. Tak, mówię o Neuralinku. Pokazaniem, jak człowiek myślami steruje właśnie myszką i ja się bardzo cieszę, że powiedziałeś o tych myszkach, że być może nie będziemy ich potrzebować, no bo one będą całkowitym przeżytkiem w tym momencie. No to jeszcze jedna taka myśl mnie właśnie naszła, kiedy przecież dołączymy do tej sztucznej inteligencji jej świadomość, dołączymy tę jej autonomiczność, no to znowu wrócę w sumie do punktu wyjścia, gdzie w tym wszystkim jest człowiek i po co? I pojawia mi się też takie pytania, czy właściwie jedno z takich pytań brzmi, czy ograniczenia narzucone sztucznej inteligencji przez człowieka, ograniczenia oczywiście związane z pewnego rodzaju systemem bezpieczeństwa, czyli żeby zobrazować może taki najprostszy przykład, że nie może zrobić człowiekowi krzywdy, to czy te ograniczenia tak naprawdę wystarczą, czyli czy sztuczna inteligencja tego posłucha? Bo jeżeli będzie świadomość tego bytu i będzie autonomiczność, mówi się chociażby w aspekcie śmierci tego polskiego wolontariusza, przecież, że atak też miał miejsce z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i tam było 20, zdaje się, sekund na weryfikację tożsamości osób i potwierdzenie. Wiesz co, nie, ja się z tym nie zgodzę, dlatego że to nie miało nic wspólnego ze sztuczną inteligencją, to nie miało nic wspólnego. Szkoda dużo o tym rozmawiać, natomiast to, co już, prawda, znaczy co wiadomo, to, co się przedostało może do prasy, wszelkie przecieki pokazują, że to była decyzja ludzka, wszystko było ustalone, skoordynowane, a mimo to ktoś wydał taki rozkaz, nie inny i na tym bym się nie chciał skupiać, bo to nie dotyczy dzisiejszej naszej rozmowy. Tam ewidentnie decyzja od początku do końca ludzka, to nie ma nic wspólnego ze sztuczną inteligencją. Ale jeżeli byśmy mieli wrócić do świadomości i autonomiczności sztucznej inteligencji? No ona zapewne zaistnieje, bo to, co nazywamy sztuczną inteligencją, to jest tylko inteligencja obliczeniowa. Sztuczna inteligencja na pewno powstanie, tym bardziej, że powstają, prawda, już komputery kwantowe i moim zdaniem ta sztuczna inteligencja właściwa będzie oparta raczej już w ogóle o programowanie kwantowe, o komputery kwantowe, także o coś innego. Natomiast widzisz, to jest tak, że to, co ty mówisz, to brzmi znowuż jakbyśmy mówili o science fiction, a my o tym nie mówimy. My o tym nie mówimy, ponieważ tak, to co następuje, z czym mamy do czynienia, to mamy z cyborgizacją człowieka, co do zasady. Wszelkiego rodzaju protezy, które będą inteligentne, potem będziemy sobie coś poprawiać i tak dalej. To jest związane z cyborgizacją człowieka, ale tu ciągle mamy do czynienia z człowiekiem. I ta cyborgizacja jest oparta o filozofię, która ma w jakiś sposób uzasadniać, która będzie tworzyła bądź nie przyszły nasz świat, czyli mówię o transhumanizmie. I to dalej to może brzmieć jeszcze dla kogoś jak science fiction, Neuralink, który został wszczepiony, myśli, które zaczynają być nagrywane, to dalej może dla kogoś brzmi jak science fiction, ale proszę zwrócić uwagę, że to, co mówiliśmy ostatnio o nextechach, czyli tych nowoczesnych technologiach, one mają, my mamy z nimi kontakt na co dzień i to nie raz. Marketing. Ja jeszcze kilka lat temu, marketing 4.0, to była era cyfrowa, bo mieliśmy do czynienia z wielokanałowością, mieliśmy do czynienia z komunikacją strategiczną, firm oczywiście. Wszedł po cichutku wręcz marketing 5.0, on połączył wcześniejsze kierunki marketingu, tak, czyli orientację na człowieka, to z tego co pamiętam marketing 3.0 oraz technologię, to jest marketing 4.0. To wszystko spowodowało, że każda decyzja nasza, odbiorców, każda decyzja w firmach była oparta już na danych, tak? Czyli marketing 5.0 to było to, co się nazywa marketingiem omnichannelowym i multikanałowym. Czyli we wszystkich kanałach, offline, online, dostawaliśmy informację o marce, dostawaliśmy w miarę spójny przekaz, w miarę spójne doświadczenie. Oczywiście jako ciągle bardziej odbiorcy, ewentualnie ambasadorzy tych marek, i pojawiła się nam sztuczna inteligencja i normalnie z kapelusza jak królik wyskoczył marketing 6.0, który okazał się być już takim metamarketingiem. Tak? On zaczął zapewniać tak, spójne doświadczenie klienta, odbiorcy. Czyli to możemy powiedzieć jak omnichannel, ale jednak zaczął odbiorca, klient, przyszły klient zaczął otrzymywać interaktywne, wciągające doświadczenie. Czego? Marki. Te doświadczenia były w kanałach offline i online i one się uzupełniały. A to wszystko było tak na 3 płaszczyznach. I zaraz zrozumiesz, dlaczego o tym mówię. To pierwszą płaszczyzną były technologie, na których ten marketing został postawiony. Marketing 6.0, metamarketing. Czyli tak, internet rzeczy, który powstaje i który już częściowo jest. Sztuczna inteligencja do przetwarzania danych, rozszerzona oraz wirtualna rzeczywistość. Blockchain, w którym odbywają się wszelkie rozliczenia finansowe. Ludzie sobie z tego oczywiście sprawy nie zdają, ale te next tech, one funkcjonują już teraz na co dzień. Weźmy teraz środowisko, w którym funkcjonuje metatech. To jest rzeczywistość rozszerzona, nie wirtualna, rozszerzona oraz metaverse. No właśnie, Piotrze, jeśli mogę wejść zdanie, bo to by mi uciekło, powiem szczerze, a cieszę się, że wspomniałeś o tak naprawdę paru rzeczach. Po pierwsze, a propos blockchainu, no mówi się o nowym internecie, o czymś, co całkowicie inaczej i jeszcze bardziej ma być zdecentralizowane, bo mówmy się, internet jest formą przecież no, w pewien sposób zdecentralizowaną, tak? Nie ma no tak, swojego to jest istota internetu. Tak, ale ma to jeszcze dalej pójść. Druga rzecz, o której powiedziałeś i też moim zdaniem jest bardzo ważna, a gdzieś chyba mam wrażenie, że w niektórych analizach ucieka. To jest kwestia właśnie komputerów kwantowych. To, co mówiłem, że czasem się obawiam obudzić, jakkolwiek to nie brzmi, to będzie, przypuszczam, że dniem przełomu to będzie ten dzień, kiedy właśnie te komputery kwantowe z tą sztuczną inteligencją i z zasobami wiedzy i decyzyjności uda się komuś połączyć. I chyba myślę, że wypada się w pewien sposób modlić, żeby to jeszcze była jakaś forma demokracji, która dotrze do tychże rozwiązań, tak? A trzecia kwestia, powiedziałeś o cyborgizacji, czyli tak naprawdę, że człowiek nabywa pewnych cech, umiejętności, kształtów i innych kwestii od robota, ale pewnie będzie też proces odwrotny, tak? Przepraszam, nie zrozumiałem. Co to znaczy, że od robota? Czyli, że będzie jakiś robot, a jemu tak naprawdę będziemy być może, szukam dobrego słowa, przyłączać jakąś ludzką część, tak? Odwrotnie. No, bo to może w 2 strony działać, tak? Tak, ale przyłączanie do robota to mamy do czynienia z androidyzacją. Tak, dokładnie. A przyłączanie sztucznych elementów, możliwości, technologii do ciała człowieka, to mamy do czynienia z cyborgizacją. Ja oczywiście to mówię, żeby słuchacze zrozumieli, o czym mówimy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I tu bym chciał jeden element dorzucić, bo też sobie tak zapisałem taką myśl, czy ta sztuczna inteligencja, ta faktyczna, prawdziwa, o ile wiemy, ile tak naprawdę jej już istnieje, bo to, co rozmawiamy czasem, tak, że przecież sam zresztą dzisiaj powiedziałeś, że wielu z nas nie ma tak naprawdę do końca świadomości, że korzystając z danej usługi, korzysta już z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, czy chociażby nauczaniu maszynowym. To ja mam teraz pytanie takie, czy aby ta sztuczna inteligencja będzie tylko tą inteligencją sieciową, nazwijmy ją roboczo stacjonarną, czy właśnie nie wychodząc od poprzedniej twojej myśli dotyczącej cyborgizacji i androidyzacji, czy nie będzie formą mobilnej inteligencji, która będzie jeszcze trudniejsza przecież do kontrolowania, nie? Widzisz, a jak się okaże, że ona nie będzie musiała być mobilna, jeżeli się okaże, że to będzie zarówno online, jak i offline? Tylko wiesz, to, że coś dostanie przysłowiowych nóg, to nie znaczy, że to od razu coś musi zmieniać, tak? Bo oczywiście bardzo słuszna uwaga moim zdaniem to, co mówisz. Można być off, można być on, ale można być w danym miejscu na mapie, a można być w miejscu, o którym nie wiemy, gdzie to coś jest, nie? Oczywiście no tak. Idziemy w stronę gdzieś tam znowu pewnych konfliktów i zagrożeń, ale no tak to trochę rozpatrujemy. Wiesz co, my się w ogóle zachłysnęliśmy trochę sztuczną inteligencją, zupełnie zapominając o rozwoju innych nextechów, chociażby o internetu rzeczy. On się cały czas rozwija. Przecież docelową formą, znaczy może inaczej, docelową formą, o której wiemy, to jest chociażby to, że wszystkie urządzenia będą przyłączone do sieci w sposób inteligentny. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład, jeżeli będziemy mieszkali sobie w jakimś kwartale domu, bo praktyczne przełożenie mówię, praktyczny kwartał mamy, gdzie mieszkamy sobie i tam okaże się zbyt duże zużycie prądu, a gdzie indziej jest mniejsze, za małe zużycie, ewentualnie gdzieś brakuje i trzeba będzie prąd doprowadzić, to się odetnie nasz kwartał, my tego nawet nie zauważymy, nikt nas nie będzie informował, bo to będzie jeden mały kliczek, pstryczek, elektryczek i na krótkie okresy czasu będzie nam odłączać prąd, my sobie nie będziemy zdawali z tego sprawy, bo albo na przykład będziemy mieli coś, co będzie w małym stopniu magazynowało u nas i będzie to z tego zasilane, albo w ogóle na przykład nasze lodówki na jakiś czas zostaną odłączone i przyłączone i my nie do końca możemy to nawet będziemy mogli zauważyć, a to będzie inteligentne działanie całej sieci w oparciu o sztuczną albo obliczeniową inteligencję. To jest internet rzeczy. Poza tym te wszystkie rzeczy, które będą przyłączone do tego internetu, one nie będą się kontaktowały z jakimś jednym centralnym komputerem, serwerem, jak to w powieściach science fiction lat 60., 70., a może i 50. było, tylko one będą zdecentralizowane, tak jak powiedziałeś, i one będą się komunikowały ze sobą. One będą wymieniać dane. Pytanie, jakie dane? No dzisiaj mamy komórki, kupujemy sobie te Alexy, czy te drugie, już nie pamiętam jak, wybacz, bo nie posiadam tego w domu i całkiem sobie już bez tych asystentów niektórzy nie radzą. To jest element internetu rzeczy. Ale widzisz, tym samym tak naprawdę idziemy w stronę pewnych zagrożeń, bo opieramy naszą dzisiejszą dyskusję, oczywiście ty stoisz po jednej stronie, ja po drugiej. Nie chcę mówić, która jest prawa, lewa, która jest z przodu, która jest z tyłu, bo my tego nie wiemy. Dokładnie, ale... No niestety idziemy w stronę tych systemów kontroli społecznej, by nie powiedzieć tego właśnie wprost i nazwać tego tym systemem kredytu społecznego, tak? Twierdzisz to, co mówiłem wcześniej, że Zachód może być trochę jak Chiny w tym modelu. Ja myślę, że może być trochę inaczej. Wiąże się to też z tym pierwszą częścią jakby naszego tego światopoglądu, że no korporacje niestety mogą, ale w stosunkach międzynarodowych, chociaż to już będzie pojęcie, bym powiedział robocze, no bo traci trochę jakby sens nie tyle bytu, co jeśli chodzi o nazewnictwo, no to, że jednak te korporacje, nie technokracje, tylko że korporacje będą odgrywać właśnie większą rolę, bo zobacz, my stracimy całkowicie kontrolę nad przepływem tych informacji i nie wiemy, kto do tego i gdzie będzie miał dostęp. No, mówienie, że blockchain zapewni bezpieczeństwo wszystkim, no może być iluzją, by nie powiedzieć wprost, że utopią. Tak, ale zobacz, zarówno Chiny, które sobie poradziły póki co, albo inaczej radzą z korporacjami, jak i Stany Zjednoczone potrafiły na korporacjach wymusić. Unia Europejska zaczyna na korporacjach wymuszać. To, że korporacje są bardzo silne finansowo i mają ogromny wpływ poprzez rozbudowany system lobbingu, no i wpływania na decyzje polityczne, nie oznacza, moim zdaniem oczywiście, że one tą władzę uzyskają, że my będziemy obywatelami korporacji, a nie państwa. Dlatego ja stoję na stanowisku, że to państwo przejmie kontrolę nad korporacjami. Ja bym się tylko zastanowił nad tym, o czym my mówimy i o czym ja mówię, kiedy mówię, że państwo. Bo czy małe państwo narodowe, bo każde państwo narodowe jest państwem małym, to będzie właśnie to państwo docelowe, czy znowuż dojdzie do tego, do czego doszło pod koniec XIX wieku, co ugruntowały obie wojny światowe, czyli został zmieniony w świadomości ludzi wygląd świata. Nagle nie najjaśniejszy pan jest moim władcą. Ja nie żyję w wielonarodowym imperium, w wielonarodowym księstwie, monarchii, królestwie i tak dalej, tylko ja żyję w państwie narodowym opartym o zasady demokracji. Tak mam dzisiaj. Jest prawo narodów do samostanowienia. Ono właśnie powstało w wyniku tych potężnych zmian świadomości. Czy te technologie nie spowodują tych potężnych zmian świadomości, że my ponownie zaczniemy mieszkać w imperiach wielonarodowych. Mówiąc o imperiach mam na myśli na przykład to, bo nie mam pojęcia, co się wydarzy, żebyś mnie zrozumiał. Unia Europejska przekształci się w coś takiego, że będzie imperium wielonarodowym i to Unia Europejska, na przykład oczywiście, będzie tym państwem, o którym mówię, że sprawuje kontrolę nad korporacjami. I wydaje mi się, że właśnie ten system oceny społecznej, ale korporacji, który istnieje w Chinach, ze swoimi wytycznymi jest dobrze pomyślanym krokiem naprzód. Dlatego, że też mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku, System oceny społecznej, tej indywidualnej, który wprowadza Dolina Krzemowa, czyli korporacje, powoduje, że są podejmowane ważne decyzje dotyczące ludzi, ważne decyzje dotyczące obywateli, które mają nawet charakter sankcji karnych wręcz. Mówiliśmy o tym, ja zapraszam, żeby sobie posłuchać ostatni odcinek, a jednocześnie to się na niczym nie opierało, oprócz tego, że korporacja chce lub nie chce, że jakiś pan Józek, który stoi na jej czele, sobie nie lubi sąsiada i tak go zrobi. No do tego nie może dojść, dlatego państwo w to wkroczy. Ja dalej mówię, nie mam pojęcia, jakie zmiany społeczne nastąpią w świadomości ludzi i nie daj Boże, jaki my poniesiemy tego koszt, bo koszt poprzednich zmian to były, powtarzam, 2 duże wojny światowe. To była hekatomba milionów. Piotrze, tylko ja się obawiam jakby takiej rzeczy, bo oczywiście kibicuję temu, żeby jednak państwa miały ten nadzór, aczkolwiek, zobacz, no przecież sam blockchain, czy w ogóle bitcoiny, to są wszystko takie rozwiązania antysystemowe. Z jednej strony mają zabezpieczać nasze prawa, z drugiej strony, jeżeli coś się wydarzy, to jak ktoś ma nasze prawa bronić, czy wyegzekwować? Ale czy ty zauważyłeś, przerwę ci, czy ty zauważyłeś, że powiedziałeś o narzędziach, o instrumentach korporacji, a nie państwa teraz? Ale bitcoiny mamy też różne, to nie jest, wiesz, od jednego dostawcy, tak samo jak z uniwersami czy z podobnymi rozwiązaniami. I zobacz, do czego tak naprawdę dochodzimy. Korporacje, to też gdzieś tam zarzucano przecież i Apple'owi i nie tylko. To one kreują nasze potrzeby, to one nam pokazują, co my potrzebujemy. My nawet nie wiedzieliśmy, że coś takiego może istnieć, a nagle jedną informacją powodują, że my tego pragniemy, tak? I to teraz... jest prawda. No to i jest właśnie. Prawda, ale zobacz, to się wiele nie zmieniło od tego, co było. Oczywiście jest to rozwój, natomiast możliwość kreowania pieniądza posiadał i posiada każdy z nas. Ty możesz wykreować pieniądz, ja mogę wykreować pieniądz, to nie ma najmniejszego problemu. Weksle do tego służą. Technologia spowodowała, że my możemy wykreować pieniądz poprzez technologię. A to są dalej kryptowaluty. To nie są państwowe instrumenty. Państwowym instrumentem jest chociażby waluta chińska, ta cyfrowa, nad którą pracują, czy ja o tym czytałem, ale ja nigdzie nie znalazłem potwierdzenia w źródłach rządowych na ten temat. Powiem tak, w UK ponoć, i teraz powtarzam, ja to czytałem w różnych, które ja wrzuciłbym na chwilę obecną jako teorie spiskowe, bo ja nigdzie nie znalazłem potwierdzenia, ale w źródłach rządowych, w internecie i tak dalej. Natomiast jest to ciekawe i dlatego o tym teraz powiem. Jest taki pomysł, żeby wszyscy ludzie, którzy tutaj żyją z benefitów, otrzymywali cyfrowy pieniądz. To znaczy, że będą mogli go wydawać na określonym terytorium i jest termin używalności takiej waluty. Nie? Załóżmy, pierwszego każdego miesiąca dostaje ta waluta do 30, znaczy do końca 31, 30, 28, 29, bo to o lutym mówimy, ona będzie traciła swoją ważność. Tą walutą nie zapłacę, że jak pojadę do drugiego miasta. Chyba że zawiadomię o tym urząd wydający, ale wtedy urząd widzi, że ja zaraz biorę benefity, a poruszam się tu, poruszam się tam, to jest kontrolowane. Więc dla mnie coś takiego jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Oczywiście najpierw mówimy o ludziach, którzy biorą benefity, różnego rodzaju dodatki, nie dodatki, tylko jak to się mówi, zasiłki, ale może się też okazać, że taka waluta cyfrowa w przyszłości też zaistnieje. Mówię o zmianie społecznej, nie? I to jest to system kontroli. Ja nie wiem, ja nie potrafię ci powiedzieć, w którą stronę pójdzie rozwój społeczny. Czy my pójdziemy w rozwój takiej demokracji uczestniczącej, czy wręcz odwrotnie, że nie będziemy mieli nic do gadania i będzie tylko monitoring i wielki brat. Obie ścieżki są możliwe. Tylko właśnie, kto będzie tym wielkim bratem? Czy to będzie jednak podmiot państwowy, czy to będzie jakiś podmiot prywatny, czyli jakaś mniejsza czy większa korporacja? Oczywiście żadne z rozwiązań tutaj nie ma. Rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem. Nie, ja stoję na stanowisku, że to będzie państwo i ono będzie miało nad korporacją i to korporacja będzie robiła w imieniu państwa. Tak się odbywa obecnie. To zburzę lekko twój porządek. Jestem ciekaw twoich kontrargumentów. Zobacz, Starlink, Neuralink, Starship, rakiety, samochody, inne rzeczy, które robi Musk. To, jak wygląda dzisiaj kształt wojny w Ukrainie, a właściwie nad Ukrainą i trochę nad Rosją, też zależy od tego człowieka. To czy aby na pewno to jeszcze państwo tak naprawdę to wszystko kontroluje? Bo ja mam też taką wątpliwość, dlaczego gość, oczywiście dysponujący nie małymi zasobami, ale jednak po prostu gość, posiadający swój podmiot gospodarczy, potrafi więcej niż państwo. To znaczy, że państwo źle sobie dobiera kadry. To jest naturalna cecha kapitalizmu. Ale zobacz, ty mówisz o dość małej skali, bo to jest straszna wojna w małej skali. I gdyby w tą wojnę, gdyby nagle rozszerzyła się wojna i Stany Zjednoczone w nią by weszły i tak dalej, nagle okazałoby się, że on nie ma nic do gadania. Być może nawet zostałby znacjonalizowany cały jego majątek. Rozumiesz? I to zrobiłoby państwo. Ale z drugiej strony, wiesz, no posiada pewien potencjał wynalazczo-dostępowy, tak to nazwę, i jeżeli państwo, tak jak mówisz, przejmuje kontrolę nad danym podmiotem, może się okazać, że jutro on zostanie, mówiąc mocno kolokwialnie, teraz zglebowany, bo państwo sobie nie poradzi w prowadzeniu danego, nazwijmy również to roboczo, projektu. I teraz, bo wiesz co, też mnie taka myśl naszła, czy to trochę nie będzie tak, że w sytuacji pokoju i niedużych konfliktów to korporacja będzie mogła swoje robić, a w sytuacji jednak już wojennej to jednak państwo na siłę będzie próbowało to przejąć. Tylko bo przecież państwo też musi mieć nad tym wszystkim kontrolę, nie? Państwo wcale nie musi przejmować, bo ta nacjonalizacja, o której powiedziałem na przykład znacjonalizuje. Państwo nie musi tego przejmować. Państwo może tylko wymusić, żeby na rzecz państwa było coś robione, co nie jest nacjonalizacją. Rozumiesz? To nie jest nacjonalizacją i to nie jest tak, że na przykład Elon Musk sobie powie, a to ja mam to gdzieś, ja będę w Indiach, nie? Bo w Indiach może się okazać, że Indie znajdą się po drugiej stronie barykady albo po tej samej co Amerykanie i zrobią co Amerykanie każą, albo po przeciwnej stronie barykady i wtedy taki Elon Musk, owszem, pojedzie, ale łeb tam straci. Dlaczego? Dlatego, że znowuż moim zdaniem to państwa mają znaczenie. Ja mogę czuć się obywatelem świata, ale tak naprawdę o mnie nadal decyduje to, jaki ja mam paszport. Mało tego, jak tego paszportu nie mam, a jestem za granicą, to ja muszę go sobie gdzieś wyrobić, jak mi się kończy termin ważności, bo ja przestanę legalnie się poruszać, bo państwo. Ale czy państwo, Piotrze, według ciebie może sobie pozwolić na to, aby nie mieć pewnych możliwości, które ma podmiot prywatny? Powiedziałeś na samym początku o zastrzeżonych procesach, tak? Jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję. Powiedzmy sobie wprost, chodzi o funkcjonowanie aparatu państwowego, bardzo często służb specjalnych i powiedzmy ich otoczki, czyli de facto o bezpieczeństwo narodowe. I także w tym się mieści to wszystko, co know-how firm, które własność intelektualna chociażby, nie? No tak, zdecydowanie, to wiesz, to nie podlega żadnej dyskusji. Tak, ale to nie tylko dotyczy państwa, owe zastrzeżone procesy. Tak, oczywiście. Tylko pytanie, czy państwo może sobie pozwolić na to, aby ktoś miał ten potencjał, no nawet nie chcę powiedzieć, że kapitał, ale potencjał możliwości pewne, jeśli chodzi o rozwój, przecież podstawą bezpieczeństwa jest przetrwanie i rozwój. To czy może mieć ktoś te możliwości większe niż państwo, bądź państwo posiadać pewną, jednak, ale lukę kompetencyjną w tym zakresie? Oczywiście, że tak i wiele razy w historii tak było. To potrafiło nawet doprowadzić do upadku imperium, do upadku państw. Tu mi się tak nasunęła taka myśl, że przecież bogaci możnowładcy nie przekazali swoich majątków, pieniędzy, możliwości na obronę Bizancjum. Bizancjum padło, Turcy osmańscy zajęli, i wszyscy potracili głowy, łącznie z tymi, którzy byli tak strasznie bogaci, stracili wszystko. Także moim zdaniem, tak, jak my mówimy o takich ekstremalnych sytuacjach, to nie my mamy wybór, po której stronie barykady jesteśmy. To jest to, gdzie nasz bocian zrzucił i gdzie mamy paszport, o tym decyduje. A skoro to decydują o tym państwa. I uważam, że one będą decydowały o tym w przyszłości. Tylko ja nie mam zielonego pojęcia, jaki będzie kształt owych państw. Bo powtarzam, oczywiście Polska nie istniała, ale na przykład Francja istniała. Ale Francja do I wojny, do II wojny światowej, mimo że ona była republiką już od czasów, z małymi przerwami, od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej, to jednak była innym państwem niż to państwo, którym była Francja już po II wojnie światowej. Z innymi państwami już nieistniejącymi jest identycznie. Takie Austro-Węgry załóżmy, tak? Prusy, 300 lat istniało państwo, zniknęło, śladu po nim nie ma. Pyłu nawet. I myślę, że kwestia nie dotyczy tego naszego sporu, czy to państwo, czy korporacja będzie miała, chociaż może tego dotyczy, będzie ważniejsza, dlatego że nie wiemy, czym to państwo będzie. Jak ono będzie wyglądało? Jak będzie w świadomości ludzi? Czy będzie jakiś jeden super prezydent, któremu może będziemy się do niego modlić? Może aż taka nadejdzie zmiana społeczna? Nie mamy pojęcia co do tego. No oczywiście to był żart. Ale mówię, no nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić świat, w którym żyli nasi pradziadowie, którzy mieli najjaśniejszego pana, nie mieli żadnego wpływu na rządzenie, nie było żadnych wyborów, a nawet jak gdzieś tam wprowadzali, to tak tylnymi drzwiami i tak naprawdę to decydowali o tym tylko ci, co coś mieli, tak? Czyli liberałowie byśmy dzisiaj powiedzieli. Natomiast ten świat zniknął bezpowrotnie, jego nie ma, mamy zupełnie inny świat z zupełnie innymi wartościami. I jaki on będzie w przyszłości w związku z tą zmianą technologiczną, z tą wielką rewolucją informacyjną? Jaka będzie ta czwarta fala? My tego nie wiemy. Toflera. Piotrze, powiedziałeś, że żartowałeś sobie z tym superprezydentem. Nie, żartowałem sobie z modleniem się do niego, bo aż tak daleko nie jestem w stanie sobie wyobrazić, chyba że w książce science fiction. No ale widzisz, no sami mówimy, że science fiction to w sumie wcale do końca nie jest przyszłość i powtarzamy reportaż też... z teraźniejszości, tak jest. Tak, że no przyszłość jest teraz, tak. Jak to mówię też w innym swoim projekcie. Ale czy w takim razie, jeżeli mamy pewnego rodzaju wątpliwość co do, tak to nazwę roboczo, moi wykładowcy pewnie od politologii by mnie zamordowali za to, ale tożsamości pewnej politycznej, jeśli chodzi o byt oczywiście państwowy, to czy w ogóle tak naprawdę jest jak się zastanawiać, a pewnie no, potrzeba tak naprawdę istnieje, jak właśnie służby specjalne w tym wszystkim się odnajdą, tak? No bo one będą realizować interesy państwa, zarówno te najistotniejsze, jak i te jakieś doraźne. I czy w takim razie no przy tym rozwoju przecież no, służby muszą za tym wszystkim nadążać. To musi się wiązać z ich tak naprawdę powiększeniem, czy właśnie tym potencjałem ludzkim, być może też wykorzystywaniem najróżniejszych rozwiązań, które pomogą no, realizować te bardzo ważne zadania. Moim zdaniem po pierwsze służby się odnajdą w tym doskonale, bo będą robiły to, co robią teraz. Będą chronić państwo, czymkolwiek ono będzie. Będą chronić rządzących. To jest po pierwsze. Po drugie, moim zdaniem, ponieważ jest to rewolucja wiedzy, to będzie się liczyła wiedza, będzie się liczyła jakość, nie tylko ilość człowieka. Jakość, czyli dobre wykształcenie tych ludzi. Ja nie mówię o jakichś sztucznych magistrach, doktorach, profesorach. Sztucznych w tym znaczeniu, że gdzieś tam nie wiadomo nawet gdzie, w jakim kolegium... na dane stopnie. Dajmy już im spokój. Tak jest. Natomiast chodzi mi o to, że będzie trzeba postawić na jakość, na wiedzę tych ludzi. To będzie na pewno kosztowało, to będzie na pewno związane z rozwojem technologii, z inwestowaniem w technologię, ale to nie jest nic nowego. Służby specjalne są w posiadaniu no, najlepszych możliwych technologii. No, to nie jest jakimś problemem, to jest zawsze kwestia pieniędzy i tyle. Państwo zawsze znajduje te pieniądze. Tam, gdzie jest taka potrzeba, technologia i pieniądze są, ludzie też są. Jak będzie potrzeba większej ilości, to będzie. Jak będzie potrzeba mniejszej ilości, to też tak się stanie. To jest bardzo ciężko mi odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Ale Piotr, no nie po to razem rozmawiamy, żebym ci łatwe pytania zadawał. No. Nie, bo to widzisz, bardzo dużo zależy od okoliczności, bo ja sobie tak wyobrażam twój punkt widzenia. Korporacje będą miały swoje służby, państwa będą miały swoje służby i tu będzie dochodziło na przykład czasami do współpracy, czasami do takich pęknięć. Ja tego tak nie widzę. Delikatnie mówiąc. Dobrze, Piotrze, bo powiedziałeś o wykształceniu, o jakości tego człowieka, ale z drugiej strony no, pojawiają się przecież te pojęcia związane z dochodem bezwarunkowym, czyli za to, że nie pracujesz, się nie angażujesz, de facto, że jesteś taki sam jak inny. Ale nie masz pewności co do tego, czy ten dochód będzie, rozumiesz? Nie, być może on będzie związany z tym, co opowiadałem ci i naszym słuchaczom o tej plotce, o tej teorii spiskowej, jakoby było płacone, że pieniądz cyfrowy będzie miał datę ważności do zużycia i będzie w określonym miejscu mógł być tylko zużyty. Że 5 mil dalej w sklepie to ktoś nie kupi sobie niczego, bo już tam nie będzie mógł. Ale jednak gdzieś te koncepcje... się zderzają, nie? Bo no i wzajemnie wykluczają, de facto o to mi chodzi tak naprawdę. No nie mam pewności, bo widzisz, one się wykluczają w naszym pojmowaniu tego, czym jest państwo, korporacja, pieniądz i tak dalej. Jak wygląda świat, jaką mamy strukturę społeczną. Nie mamy pojęcia, jaka będzie ta struktura przyszłości, świat przyszłości. U nich może to się nie wykluczać. Rozumiesz? Może robotyzacja będzie na tak wysokim poziomie, mówię może, że człowiek w ogóle nie będzie musiał nic produkować, nie będzie musiał być pracownikiem, ale trzeba będzie utrzymać tego człowieka. Może to będzie z podatków z tych robotów. No Chiny też, wiem, że gdzieś tam próbują, są takie próby, żeby opodatkowywać roboty, bo roboty są wprowadzane dlatego, że one nie mają wakacji, nie trzeba płacić za nich składek i tak dalej. A tu się okazuje, że trzeba będzie płacić, bo trzeba będzie ludzi utrzymać. To może być ten bezwarunkowy dochód, ale ten bezwarunkowy dochód jest czymś zupełnie innym niż miałeś na myśli, jak mi zadawałeś to pytanie. Dobrze, Piotrze, w formie małego podsumowania. Państwo musi przejąć te zadania od korporacji i Zachód będzie trochę w tym modelu chińskim funkcjonował? Czy gdzieś nie. Może zdanie zmieniłeś? Nie. Moje zdanie jest takie, że państwo nic nie musi przejmować od korporacji. Państwo musi pomóc korporacjom, żeby korporacje robiły to, co potrafią robić najlepiej. Ale korporacje będą ujęte w karby. One nie będą decydowały i rządziły. One nie będą sobie tworzyły w ramach programów marketingowych czy programów ochrony biznesu swoich zasad, które będą sprzeczne z prawem stanowionym przez prawo. Bo to państwo będzie stanowiło to prawo. Nie wiem tylko, jak będzie wyglądało to państwo. Ale nawet państwo dzisiejsze jest w stanie to robić, bo to pokazały Chiny. To pokazały. Tylko pytanie właśnie widzisz, bo to mi się kłóciło troszeczkę. Czy to Chiny powinny być tym przykładem jako oczywiście podmiot właśnie polityczny i w tym modelu zarządzany, to czy możemy się w sumie cieszyć, że Chiny pokazują, że można? Ale czy to nie jest pytanie akademickie? Zobacz. Być może. Ja cały czas mówię, że tam państwo to robi, a na Zachodzie, mówiliśmy o Dolinie Krzemowej, te systemy oceny społecznej, de facto systemy oceny społecznej są wprowadzane przez firmy, przez korporacje, przez sieciówy różne. I do tego nie wolno dopuszczać. I to jest powód, dla którego państwo będzie musiało wkroczyć w tą sferę. A ponieważ jest to sfera bezpieczeństwa często, zazwyczaj, to tym bardziej państwo będzie musiało wkroczyć, bo nie będzie na tej zasadzie, że zabroni korporacjom i nic w zamian, bo to będzie powodowało znacznie większą ilość pracy dla policji. A państwo nigdy nie będzie miało odpowiedniej ilości pieniędzy, żeby policja była tak wyposażona i otrzymywała takie pieniądze, jakie powinna. No po prostu proste zasady ekonomiczne. Zasoby są ograniczone. I dlatego tak uważam, że państwo zacznie się tym zajmować niebawem, jeżeli już tego nie robią. Moim zdaniem w Stanach Zjednoczonych już zaczęło się to robić, dlatego że samo okiełznanie korporacji pokazało, że tak jest. Poza tym korporacje podlegają różnym systemom kontroli, nadzoru ze strony państwa. No chociażby wszelkiego rodzaju akty prawne dotyczące giełd, obrotu giełdowego, obrotu towarami podwójnego zastosowania itd. Tego naprawdę można dużo szukać. Dlatego uważam, że państwo będzie miało pełną kontrolę, nie pozwoli korporacjom rządzić i nie dojdzie do rządów korporacji jako rządów państw. To oczywiście może być tak, że okaże się, że jakaś hybryda korporacji i państwa to będzie to nowe państwo. Ale właśnie chodzi o to, że ja tak nie uważam. Uważam, że korporacje kończą się tam, gdzie dojdzie do władzy państwowej. No bo to jest podstawa. Co to jest państwo? Ludzie, terytorium, władza państwowa. To jest państwo. Bo kwestie uznawania, legalizacji też są odrębne. W przypadku korporacji możemy mieć ludzi, możemy mieć teren, ale tam nie będzie władzy państwowej. Tam jej nie będzie. Tam będzie władza ekonomiczna, biznesowa, nie państwowa. Dlatego uważam, że to państwo będzie naczelną rolę główną spełniało i państwo będzie zmuszone do tego, żeby te korporacje ogarnąć. To się dzieje, sam zobacz, co się dzieje chociażby z Unią Europejską i korporacjami. Zaczynają najpierw płacić kary, bo się nie chcą dostosować. Dostosowują się, czy im się podoba, czy nie. Na dzisiejszym etapie rozwoju społecznego one już to robią. Przy dzisiejszych państwach one już to robią. A jak to będzie w przyszłości? Piotrze, bardzo ciekawa koncepcja tej hybrydy korpo-państwa, ale to już zostawiamy na następny raz. Jeżeli oczekiwali państwo dzisiaj jakichś odpowiedzi, to jak mocno nic z tego rozczarowujemy. Chcieliśmy oczywiście namówić państwa, właściwie nie namówić, bo to proces trochę taki automatyczny, do samodzielnego myślenia, samodzielnego wyciągania wniosków. Myślę, że jest się nad czym zastanawiać i mamy nadzieję, że te 3 kwadranse spędzone z nami nie zostały zmarnowane i udało nam się państwa zmobilizować do pewnego wysiłku intelektualnego, do którego najnormalniej w świecie zachęcamy. Zdecydowanie tak jest. myślmy dużo, patrzmy, co się dzieje i nie uciekajmy, bo to nas dotyczy. Nie uciekajmy od technologii, od tego wszystkiego, bo to nas dotyczy. Ucieczka do niczego dobrego nie prowadzi. A dzisiaj swoimi głosami prowokowali Państwa Artur Dubiel na celowniku i kapitan Piotr Herman, szpiegul.pl, OSS Okiem Służb Specjalnych. Bardzo dziękujemy za spędzenie z nami czasu. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/Na Celowniku.